tym filmie podsumowanie dwóch ostatnich ćwierćfinałów Ligi Mistrzów w sezonie 18-19 ze szczególnym uwzględnieniem spektaklu pomiędzy City a Tottenhamem. Jeśli tak jak ja uważasz, że piłka nożna to najpoważniejsza z niepoważnych rzeczy na świecie, to jest odpowiednie miejsce. Jestem Mateusz i witam na kanapie rezerwowych. Zawsze na bieżąco w tym, co w murawie piszczy. Pozwoli być subskrypcja, ocena filmu i komentarze pomogą dotrzeć małemu kanałowi do większej liczby widzów. Dzięki. Kiedy wiadomo, że spotkanie jest dobre? Kiedy nie ma możliwości wyjścia na 30 sekund, aby wstawić czajnik na herbatę w obawie przed przegapieniem ważnego momentu? Kiedy jest świetne? Kiedy człowiek żałuje, że musi mrugać, bo w mgnieniu oka sytuacja na boisku odwraca się diametralnie. Kto nie widział rewanżu pomiędzy Manchesterem City a Tottenhamem, stracił bez wątpienia jeden z lepszych pojedynków w Lidze Mistrzów na przestrzeni ostatnich lat. Bramki, ofensywna gra, dramaturgia wywołana i to nie raz przez VAR, ciągłe zwroty akcji. Czego tutaj nie było? Część widzów nie zdążyła jeszcze dobrze wymościć się przed ekranami, a obywatele już odrobili straty z pierwszego spotkania, najprawdopodobniej niwecząc plan A zespołu Mauricio Pochettino, który na pewno zakładał nie stracenie bramki tak długo jak to tylko możliwe, biorąc pod uwagę, że City przegrało 6 ostatnich 2 meczów, w których uległo w pierwszym wyjazdowym starciu. Jak się później okazało, obrona nie była elementem, do którego obie strony przykładały specjalną uwagę. Już po 21 minutach na tablicy wyników widniał rezultat 3-2, będący jednocześnie rekordem w historii Champions League, jeśli chodzi o najszybsze zdobycie 5 bramek. Dotychczas najszybciej udało się to w spotkaniu Borussii Dortmund z Legią Warszawa. Zdobyty w drugiej połowie gol Aguero przechylił szale na stronę City i wydawało się, że zespół, który częściej utrzymywał się przy piłce i kreował zdecydowanie więcej sytuacji, jest na dobrej drodze ku półfinałom. Odpowiedź kogutów budzi kontrowersje. Do teraz trwają debaty nad tym, czy Fernando Llorente zdobył bramkę po tym, jak ta odbiła się od jego przedramienia i uda, czy tylko samego uda. Wiele mówi się o tym, że turecki arbiter Cüneyt Çekir na ekranie VAR oglądał inne powtórki niż te serwowane podczas transmisji, wśród których zabrakło tej zza bramki, która najlepiej pokazywała tę sytuację. Wiele portali pytało o opinię arbitrów z całego świata. Prawie wszyscy są zgodni, że arbiter przy wszystkich wątpliwych sytuacjach w tym spotkaniu podjął słuszną decyzję. Jest to o tyle istotne, że najlepsze dopiero miało nadejść. W doliczonym czasie gry City trafiło do siatki raz jeszcze i wydawało się, że wyrwało rywalowi awans. Wśród wielkiej euforii jednych i niedowierzenia drugich, na pierwszy plan znów wyszedł VAR. Bramka została anulowana, podkreślmy, słusznie. Tottenham rzutem na taśmę awansował do fazy pucharowej, remisując z grającą częściowo rezerwowym składem, pewną już awansu z pierwszej lokaty Barceloną, cały czas musząc spoglądać na wynik w spotkaniu Interu. Kilka miesięcy później zespół Pochettino jest w półfinale rozgrywek, co jest sprawą historyczną dla klubu. Koguty nie były w półfinale europejskich rozgrywek od roku 1962. Za ich sprawą Anglia wyprzedziła Hiszpanię pod względem zespołów mających w historii Ligi Mistrzów na koncie udział w półfinale. Premier League może pochwalić się teraz 7 takimi ekipami. Na tym etapie wydarzyć może się już wszystko. Ostatniemu ćwierćfinałowi nie poświęcimy tyle czasu, bo była to niemal od początku rywalizacja bez większej historii. Podopieczni Jurgena Kloppa mieli sporą zaliczkę z pierwszego spotkania na Anfield i również wysoko, bo 4-1 zwyciężyli na terenie rywala, osiągając podobny wynik co przed rokiem, kiedy to po hat-tricku Mané, The Reds wygrali 5-0. Finalista poprzedniej edycji pokazuje, że zadyszkę z początku roku ma już za sobą i ma możliwości, aby powalczyć o finał i końcowy sukces. Rywalem Tottenhamu będzie jeszcze większa rewelacja rozgrywek, pełen polotu zespół Ajaxu Amsterdam, mający już na koncie wyeliminowanie Realu i Juventusu. Liverpool zagra z Barceloną, która dobrze radzi sobie z Anglikami, do półfinału awansowała, dość spokojnie ogrywając Manchester United. Wracając jeszcze do spotkania na Emirates Stadium, przy tej okazji kolejny raz często dyskutuje się nad zasadą przewagi wyjazdowych bramek. Pojawiają się głosy, że jest ona niesprawiedliwa i często pozwala w teoretycznie rozstrzygniętym spotkaniu jednej ze stron bronić się, zamiast dalej walczyć o korzystny rezultat. Zawsze kiedy powraca ten temat, jestem zaszokowany problemami z rozszyfrowaniem wyniku i aktualnej sytuacji na boisku u wielu obserwatorów. Dajcie znać w komentarzach, czy waszym zdaniem przewaga bramek na wyjeździe powinna zostać, jak sugerują niektórzy, usunięta z przepisów? I czy sprawia wam problem zorientowanie się przy stykowym wyniku, kto jest aktualnie w lepszej sytuacji? Kto z czwórki pozostałych w stawce zespołów ma największe szanse na wygraną w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach prosto z kanapy rezerwowych.